Yo, siemanko, z tej strony Vito i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w serii Minecraft Życie, czyli Simscraft. Słuchajcie, ostatni odcinek bardzo wam się spodobał, zostawiliście dużo łapek do góry, więc jeżeli dzisiejszy wam się spodoba, również zostawcie łapkę do góry, fajnie, że będzie ponad 15 000 łapek do góry. Zasubskrybujcie mój kanał, jest na sprawie 900 000, włączcie sobie dzwoneczek i wszystkie powiadomienia i wpadajcie na vitoshop.pl. Nadal możecie zamawiać gazetkę, słuchajcie, również gazeta jest w Empika, także wpadajcie i sprawdzajcie. Okej, słuchajcie, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku Bella stała się zombiakiem. Tak jest, w nocy zamienia się w zombiaka. Ja się boję tutaj z nią mieszkać. No i mieliśmy wybudować, słuchajcie, szpital. I dzisiaj tym się zajmiemy, czyli będziemy budowali szpital. No i musimy znaleźć jakiegoś doktora, który mógłby wyleczyć tą Bellę, słuchajcie, bo ja sam tego nie zrobię. Tutaj w wiosce też nie mamy doktora, więc będziemy musieli go poszukać. Więc wyruszymy na pewno w fajną wyprawę. Więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Także oglądacie filmik do końca, bo będzie mega ciekawy, bo wyprawa, myślę, że będzie epicka. Dobra, idziemy do Belli, słuchajcie. Zobaczymy, co tu się dzieje u niej, czy ona tutaj w ogóle... O, cześć Bella. Cześć Vito. A ty co taka smutna? Jestem smutna, bo jestem tym zombiakiem. No wiem Bella, no ale to słuchaj, dzisiaj postaramy ci się jakoś pomóc może. Może nam się uda, nie płakaj. Mam nadzieję, bo ja nie mam w ogóle żadnego planu, ani nic nie wiem. Dobra Bella, nie płakaj, tutaj dzisiaj postaramy się zbudować szpital, dobra? Dobra. Zbudujemy szpital, a później wyruszymy na wyprawę, żeby poszukać jakiegoś doktora zwariowanego, który pomoże nam ciebie tutaj odczarować z tego zombiaka. Tak, mam plan. Super. Dobra, to chodź Bella ze mną. Okej, idę. Z tego co wiem, tutaj nasz stolarz przygotował nam już większość rzeczy do budowania, więc będziemy mogli sobie na luzie zbudować tutaj ten szpital. O, ta pani jak się nazywa? The Guard, dobra, zagadam z nią, czekaj. O! Też. Udało mi się, dobra, zadżułkuję. O, co? Jest na plusik, elegancko. Ale mnie nie lubi ona. No ciebie nie, no bo ty jesteś zombiakiem, to ona ciebie już nie lubi. O. Dobra, okej, jesteśmy u gościa, który się nazywa Manson. I ten Manson, słuchajcie, on nas nie lubi, ale on robi dla nas tutaj, słuchajcie, właśnie rzeczy do budowy, więc Bella, weź sobie ten kwarc. Dobra. I tutaj ja ci oddam troszeczkę, o, tego jeszcze, dobra. Ten kwarc sobie weź, bo z kwarcu dzisiaj będziemy budować, słuchajcie, właśnie ten nasz szpital. No i problem jest taki, że nie mamy tutaj żadnego kilofa, przynajmniej ja nie mam. Mamy jakiś jeden, będę musiał zrobić sobie kolejny, żeby tutaj wszystko funkcjonowało. Ja też nie mam. Nie masz kilofa, nie dobra, będziemy musieli zrobić. Ja myślę, że szpital możemy wybudować w tym miejscu, będzie on też w miarę w centrum tutaj naszej wioski. No i blisko będzie posterunku policji, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Takie rzeczy powinny być blisko siebie. Dobra, zniszczmy tutaj troszeczkę tych drzewek, bo one nam przeszkadzają. Niech ich tutaj nie będzie. No i zaczniemy budować tutaj ten szpital. Bella, gdy będzie się ściemniało, musisz uciekać do domu, bo ja i się tam najlepiej zamknąć, albo ja cię zabarykaduję, dobra? No bo ja nie wiem, jak ja się wtedy zachowuję. No wiem właśnie, dlatego ja nie chcę, żebyś była zombiakiem, jak będziemy tutaj budować. Co z tego, że ja wejdę do domu, jak właśnie mogę wyjść? Dobra, to ja ci zabarykaduję też, spokojnie, damy radę. Okej, dobra, tutaj już są poniszczone te drzewka, tylko te liście trzeba by było załatwić. Ja to robię. Liście fajnie by było zrobić tymi nożycami, no ale nie mamy nożyc, nie ma. Z tego co ja wiem. Dobra, tutaj te kwiatki też musimy, słuchajcie, poniszczyć. O nie. Troszeczkę, dobra, tutaj. Te kwiatki są ładne. Ja wiem, ale tutaj musimy je poniszczyć, bo musimy tutaj zbudować właśnie ten szpital. Dobra. Ale no super. To dobrze, dobra, niszcz tutaj te liście. Dobra, niszczę. Dawaj. Ciągle dobra, okej, dziś tutaj myślę, że możemy zacząć budować. Czekajcie, bo tam jest woda. Ale myślę, że gdzieś tutaj jeszcze te liście. Czekajcie, o tutaj gdzieś będziemy mogli zacząć budować. Dobra, to ja już zacznę tutaj kłaść pierwsze bloki, słuchajcie. Dobra, zobaczymy, nie wiem, nawet nie mamy planu jakiegoś na ten szpital, jak on ma tutaj wyglądać. Ale może coś nam uda się zrobić, dobra. Nie wiem, musisz się postarać. Dobra, spokojnie, damy radę jakoś może. O, jeszcze tutaj, dobra, tutaj będzie jeziorko, więc lecimy tutaj. To muszę to jeszcze zepsuć. Dobra, i tu będziemy już kończyli, bo tutaj już jest jeziorko, I to? Dobra. Czekajcie, jak tutaj to wygląda. Zaraz te kwiatki jeszcze pozbieram. Dobra, te kwiatki już tutaj w miarę ogarnięte, dobra, tutaj będziemy mogli budować nasz szpital. Zaraz zrobimy tutaj podłogę, słuchajcie, elegancko. Dobra, czyli zniszczymy sobie to i zrobimy tutaj. Czy ja mam jakąś łopatkę? Kurczę, nie wziąłem łopatki żadnej. Ja nie mam, oh my God. Ale może byśmy coś zrobili. To idź zrób łopatki z kobla. Z kobla nam się przydadzą łopatki, bo tutaj nie mamy w ogóle łopatek żadnych do kopania. Może mam kobla, ja nie wiem. Dobra, na pewno masz, jak nie to u mnie jest w skrzynce na pewno kobla. Ale dobra, to od razu kilofy możesz zrobić też z kobla. Dobra, a ja tutaj już zacznę coś tam kombinować trochę. Dobra, okej. To tutaj, tak, gadałem przez walkie-talkie. Tutaj poczekamy, słuchajcie, aż Bella przyniesie tą łopatę i zaczniemy tutaj to robić wszystko ładnie. Dobra, teraz tak, zróbmy wysokość tego naszego szpitala. Myślę, że taka wysokość wystarczy. Dobra, nie wiem, czy nam tych surowców dużo, odpowiednią ilość przygotowali, czy właśnie wystarczy tego kwarcu nam tutaj do budowy. Dobra, okej, czyli zrobimy coś takiego. Myślę, że tak będzie spoczko. I tutaj będzie wejście w ogóle do tego szpitala, ale ono będzie tak tutaj zrobione. Okej, i tu będzie taki daszek. Dobra. Dobra, i taki na trzy. I tu po środku będzie wejście. Dobra, mamy elegancko, więc tu będzie musiało być jeden poziom wyżej, ale to zaraz ogarniemy, słuchajcie, zobaczycie, o co mi chodzi. Powoli się zaczyna ściemniać, więc Bella zaraz będzie musiała uciekać, ja będę musiał ją zabarykadować tam w jej domku. A jak się rozjaśni, to Bella, wtedy wrócisz tutaj do mnie. Biegnę już do ciebie. Pójdziemy spać po prostu i mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, ja tutaj staram się to już jakiś szkielet mniej więcej zrobić. Dobra, tego domku, Już ci wyrzucam. Dawaj, dawaj. Trzymaj kilof i masz łopatę. Dawaj, ja tu zrobię tą podłogę. Dobra, to rób podłogę. A ja tutaj tym kilofem ogarnę sobie. Chociaż elegancko. Dobra. I teraz tak, tutaj muszę zrobić coś takiego. O nie, zaraz. Dobra, zaraz już jest ciemno. Nie, Bella, musisz uciekać, bo... Uciekamy, Bella, bo ty zaraz będziesz zombiakiem. Ja nie chcę ciebie. Dawaj, bo już jest mega ciemno. Szybko do domu. Szybko do domu, dawaj, 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 dawaj. Szybko, 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 nie ma czasu. Dawaj do domku, dawaj do domku, ja cię tu zabarykaduję, mam jeszcze barykadę, biegnę. Dawaj. Biegnę szybko, ile mogę. Jezu, myślałem, że tu zombiaka widzę, myślałem, że już to ty. Biegnę. Dawaj, dawaj, szybko do domu. Ojej, ojej. Chowaj się tam, dobra, idź spać najlepiej. Ja sobie tu tylko zamknę. Ej, nie mogę ci zabarykadować tych drzwi. Oh my god, dobra. Jak to? Zrobimy to tak. Jak? Okej, dobra, nie ma tu przejścia. Okej, dobra, lecimy, Bella, ja idę do spania, ty też się idź kładź lepiej już, dobra. Oj, ten gościu dalej u mnie tu mieszka, nawet nie wiedziałem, dobra, idziemy spać. Dobra, już jesteśmy wyspani, jest dzień, mam nadzieję, że Bella wróciła do normalnych ludzi, czekajcie. Idziemy tu zobaczyć, obarykadujemy te drzwi. Dobra, Bella. O, jest człowiekiem, dobra, elegancko, dobra, idziemy dalej budować. Masz jakieś jedzenie może? Ty mnie nie strasz, bo ja widziałem, że jesteś Bellą, a nie jesteś zębiakiem. Masz? To nie są żarty. Masz jedzenie? Mam jedzenie. No to dobrze, to dawaj je tutaj, jedzenie, bo się przyda na pewno. Dobra, jeszcze trzeba tutaj przekopać, pyk, 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 pyk. O ty głodomorku. Dobra, dawaj coś tu do jedzenia. Za tobą jest. Dobra, mam, przyda się. Kończę tą podłogę. Dawaj, kończ podłogę i tutaj lecimy dalej. Dobra, tutaj będziemy mieli wejście do naszego szpitala. To zrobimy w ten sposób. Niech Bella skończy tą podłogę. Czekajcie, tam ten blok muszę usunąć. Nie dam rady go tak usunąć. O nie, nie. Dobra, muszę do góry. Dobra, nie ma tego bloku. Elegancko, tutaj już mamy wszystko. Teraz tak, tutaj zrobimy jeszcze, obudujemy, i tu musimy troszeczkę wyżej zrobić, jeden poziom. Dobra. Z tego, co ja pamiętam, co mi się tak wydaje, jak ja bym chciał to widzieć. Dobra, lecimy tu do góry. I tu zrobimy troszeczkę wyżej, czekajcie, tak zrobimy tutaj chyba. A szkło? Pyk, 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 pyk. No szkło też by się przydało, ale nie mamy. No jakbyś mogła... mogę iść pozbierać? Dobra, idź, ogarnij. Dobra, idę. Weź jakiś piach i ogarnij szkło. Dobra, jak coś to gadaj do mnie cały czas tam. Dobra, dobra, gadam. Dobra, ja tutaj zrobię tutaj ten jeden poziom. Zrobimy takiego... Krowę znalazłam. No krowa to nam nie jest potrzebna. Krowo, chodź tutaj. Dobra. Daj jedzonko. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobra i pyk, pyk, pyk. Czyli będziemy mieli tutaj coś takiego. Mam piach. Masz? Mam piach. To elegancko. O, jakaś pani tu pyk, jest. Pyk, pyk, pyk. To ja ją zaproszę do wioski. Dobra. Możesz ją zaprosić pewnie. No, będzie nas więcej. Dobra, mamy problem taki, że kwarc nam się będzie kończył powoli. Coś ten nasz tutaj budowniczy za mało tego kwarcu nam przygotował. Ja mam kwarc, bo ja przecież tylko troszeczkę zużyłam. Wiem, dobra. To zaraz ci oddam. Pyk, pyk, ja tutaj coś krzywo stawiam te bloki, nie wiem dlaczego. Dobra, udało się. Czyli tutaj mamy taki kwadrat będzie. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, bo tutaj zrobimy sobie ten znaczek, że to jest szpital w ogóle, żeby było wiadome. Dobra, czekajcie, jak to wygląda. Tutaj, tutaj i tu mamy wejście. Dobra, i tu na środku zrobimy taki, dobra, powinno być dobrze. Chyba dobrze wymierzyłem. Co? Bo żeby to był dobry szpital. Dobry będzie. Muszą fajni, dobrzy doktorzy, w sensie będą tam pracować, bo muszą mnie wyleczyć. Muszą cię wyleczyć. Dobra, mamy już znaczek szpitala, także już się nikt nie pomyli, każdy będzie wiedział, że to jest szpital. Dobra, teraz przydadzą nam się faktycznie te szyby, ale tutaj chodź zaraz, pani, bo najpierw zrobimy jeszcze coś takiego tutaj, okej. Tutaj przedzielimy to w ten sposób, okej, tu będziemy mieli okna. Idę, dawaj, dawaj, okej, tu mamy pyk, cześć, dobra, już. Siema. Oddam ci trochę tego kwarcu. Dobra, a ty idź przed idę przepalę. Przepal, dobra. A jeszcze trochę ci dam. Dobra. Przyprowadziłam taką panią. Dobra, fajną. To idź się zaprowadzić do któregoś chodź domu, pani, jeżeli jest jakiś wolny w ogóle, bo ja nie wiem. Dobra. Dobra, chodź, tutaj pani, mamy już też okna, będą takie szersze, okej. I teraz jeszcze z tej strony chodź, zrobimy hops, hops, hops. Hops, hops, hops. Może będzie chciała być pielęgniarką, tylko będzie musiała się najpierw nauczyć na pielęgniarkę. Właśnie. Dobra. Dobry pomysł. Tutaj mamy jeszcze tak. I tu. I przedzielimy tu. I idziemy przypalić. Okej, mamy już okna przygotowane, więc jak Bella zrobi już nam te szyby, to będziemy mogli tu na luzie je wstawić. Dobra, okej. Tutaj będziemy mieli wejście. Je troszeczkę jeszcze poprawimy tutaj, bo ono nie jest takie idealne. O, coś takiego zrobimy. Tutaj zaraz zrobimy ścieżkę, drogę, przejście właśnie do tego szpitala naszego. Chyba to jeszcze powiększę, tak mi się wydaje. O, i tutaj połączymy to w ten sposób. Dobra. Zrobimy to tak. Tak będzie chyba lepiej. I tu jest takie przejście, okej, elegancko. Tutaj będą drzwi, które będziemy musieli ogarnąć. I tutaj zrobimy pierwszy korytarz. A, tutaj mi tak nie wyjdzie ten korytarz. Dobra, musimy troszeczkę to poprawić, bo jest brzydko, dobra, czyli musimy zrobić coś takiego tutaj, o. Pyk, 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 pyk. Aha. Dobra, sufitu jeszcze nie zrobiliśmy, ale to nic. Przepala mi się, już się staram szybko. Dawaj. Staram się. I ja robię tutaj, tak? Dobra, i tu będziemy mieli pierwszy nasz przejście, tutaj już będzie wejście do ogólnego szpitala i zaraz zrobimy tutaj salę jeszcze. Potrzebny płac? Nie, w sumie mam tyle, chyba powinno mi wystarczyć. Dobra. Tam jeszcze mamy, słuchajcie, narzędzia, które będziemy mogli tutaj dać do tego szpitala, czyli jakieś łóżka i tak dalej, więc myślę, że naprawdę fajnie to będzie wyglądało. Okej, my tutaj musimy zrobić sufit na pewno. Trochę to potrwa. No wiem, że to trwa trochę przepalanie, więc mogła przyjść tutaj pomóc. Dobra, weź te wszystkie rzeczy, które są jeszcze u tego budowniczego, bo tam jest bardzo dużo rzeczy, w które będziemy mogli wyposażyć nasz szpital. Okej, a ja tutaj robię... Ojejku, jak ja nienawidzę robić sufitów, jakoś mi to nie idzie w ogóle. O, dobra. Oddam mu to na razie. Co? Kobla, bo ja nie mam miejsca w tej skórę mu oddam i kwiaty. Tam będziemy musieli poprawić niektóre rzeczy jeszcze. Okej, dobra. Tutaj mamy wszystko elegancko. Poprawmy to tylko, co nam tu przeszkadza. Tutaj ta góra może być zabudowana nawet na razie, bo ona nie jest potrzebna. Okej, dobra, tutaj zrobimy drzwi i wejdźmy jeszcze tam na górę, bo tam muszę poprawić kilka rzeczy, więc muszę się tutaj podbudować. On ma tu nawet rentgen? On ma wszystko tam właśnie. To niezły on jest. Dobry jest gościu. No. Dobra, okej, tutaj mamy zebrane, dobra. Wow. Jest gotowy chyba nasz szpital prawie, tylko środek trzeba wykończyć ładnie, no i zrobić te szyby. Ja już się śpieszę. Dobra, bierz te wszystkie rzeczy i dawaj tu. Dobra, okej, tutaj drzwi jeszcze musimy wstawić. Drzwi akurat nie mam, ale zaraz jakieś ogarniemy, słuchajcie, i tutaj wstawimy. Dobra, będziemy musieli porobić tutaj salę. Tutaj będzie wejście, więc tu jakaś recepcja może by się przydała. Ale tutaj zrobimy salę, słuchajcie. Jedną salę na pewno odgrodzimy, bo to będzie taka jakby bardziej dla chorych osób. Ale fajnie, taka izolatka. No nie izolatka, to może nie, ale tutaj będzie odgrodzona, a tu będą normalne sale. Dobra, daj te rzeczy mi. Trzymaj to. Dobra, ale nie wszystkie, bo ja nie mam tyle miejsca. Aha, okej. Daj mi łóżka mi daj na pewno. Dawaj łóżka. Mam jeszcze monitor, jakbyś chciał. Dobra, czekaj, tutaj wstawimy jedno łóżko. Coś ono krzywo mi się wstawiło. Nie da się jego... O, tu się da, dobra. I jedno wstawimy tak, bo tutaj nie mamy zbyt dużo miejsca. Dobra, będą tutaj dwa łóżka. Tak. Dobra, a resztę zrobimy tutaj, czekaj. To ja szyby już tu postawię. I pyk, i pyk. Dobra, tutaj mamy trzy łóżka. Może tutaj jedno zmieścimy, to nic nie szkodzi. I jeszcze jedno obok siebie. Dobra, tu będą takie dwa, że Będą obok siebie leżeć, trudno się mówi. Dobra, teraz, bo tych łóżek trochę mamy za dużo, ale może będziemy rozbudowywać ten nasz szpital w przyszłości. To jest rolling tray, czyli to jest... Dobra, może tu postawię. Tu jedno, dobra. I tam w środku jedno. I tu gdzieś były takie kotary jeszcze. Tak, tu dawaj te kotary, bo one się tu przydadzą. Tu dobra. Okej, mamy te kotary. Jak to wygląda? Czy to da się... Wow. Okej, to jest w sumie spoko. Ale ekstra. Chyba tak odgrodzimy wszystkie, co? No możesz, ale jeszcze mam monitor. Okej, czyli tu będą tak odgrodzone. One chyba tylko z jednej strony łóżko musi być odgrodzone, nie? No tak. Dobra, to z tej osuniemy. Dobra, dawaj ten monitor. To ja ci to oddaję, a ty mi daj ten monitor, dobra. To tu... A nie wiem, czy tu wstawimy coś, tu chyba miejsca nie mamy. To dużo miejsca zajmuje, czekaj, zobacz. A, dobra, widzę już o co chodzi. To wstawmy jeden tutaj, okej. Będzie jeden tutaj stał i drugi... wszyscy muszą to mieć. No nie, wszyscy nie będą tego mieli na pewno. Jeden tu wstawimy, dobra, mamy. Co tam jeszcze masz ciekawego? Mam jeszcze rentgen. Dawaj rentgen, okej. O, rentgen jest spoko, bo to możemy powiesić tutaj na tym, Mamy rentgen, to jest rentgen creepera chyba, tak wygląda trochę. Co? No. A no? Dobra, rentgeny mamy. Defibrillator jeszcze. Defibrillator. Tak jest. Dobra, mamy. Jak to wygląda? Aha, to musimy na czymś postawić. Dobra, czyli możemy na tym postawić. Tu mamy defibrillator i tutaj postawmy. Dobra. Dawaj coś jeszcze. Czekaj, na przykład. O! Te narzędzia. Jakie? Chirurgiczne. Dawaj. Tu leżą kołóżka. Czekaj, to ja wyrzuciłem. Nie, wyrzuciłem coś innego. Dobra, jeszcze ten stolik by się przydał, tu jakiś jeszcze o to. Dobra, mamy. Co to jest? Też te. Takie, wiesz. Aha, to jest to, dobra. To kujki są? To kujki, no. Czekaj, tu postawimy i... Dobra, a coś jeszcze tam było? Oh my god, to ja nie wiem, czy my tu damy radę gdzieś jeszcze to wstawić. Idę jeszcze po szkło i te sprawy. Dobra, tam była chyba jeszcze lampa w ogóle taka, tak mi się wydawało. Nie wiem, czy ja gdzieś te... Bo tutaj mam też tabletki jakieś, to czekaj, ja wezmę... Tu postawię je. Dobra, tu mamy tabletki. Jak widzicie, szpital nie wygląda najgorzej. Tutaj recepcję będziemy musieli jakoś ładnie wykończyć, ale ogólnie mamy tutaj porobione salki. Całkiem fajnie one wyglądają. Tutaj tabletki też wstawimy. Jeszcze potrzebne jest nam oczywiście lampy, a się robi ciemno. Więc ty, Bella, lepiej idź już do domku, wiesz? Chciałam ci oddać szkło. To dawaj mi tylko szkło i uciekaj lepiej do domku. A ja sobie tutaj już podziałam. Idę po następne rzeczy do tego naszego stolarza. Cześć, już ci wyrzucam. Cześć, dawaj. Dobra, dawaj mi to szkło. To pa, idź się schowaj i tam zabarykaduj najlepiej jakoś mocno. To jest kiepskie, no. Dobra, czekajcie, tutaj wyrzućmy te rzeczy, które nie są mi potrzebne, bo ich mam bardzo dużo. Mamy Atomic Doll, to nam się przyda. Chalkboard, nie mamy gdzie tego dać. Mamy wheelchair, to na pewno. To weźmiemy. Stetoskop może nie. Gdzieś były lampy takie tutaj. Ty, Bella, chyba masz te lampy, ja nie wiem. I to ja się wolę nie odzywać teraz. Ja nie wiem, gdzie ty, bo ty na pewno miałaś te lampy, ale dobra, to później je wykorzystamy może jakoś. Dobra. Dobra, mamy szkło, słuchajcie, tego szkła to ona zbyt dużo nam tu nie dała. Czy ja się położę? Dobra, idź spać, już nie gadaj do mnie. No, wolę tak zrobić, pa. Dobra, za mało szkła mamy, słuchajcie, patrzcie. Zabraknie nam, potrzebujemy jeszcze więcej. Tutaj na kilka okien, ale to nic, słuchajcie, to wykończymy sobie. Mamy jeszcze tutaj na pewno wózek do jeżdżenia, mamy to i mamy to. Dobra, to wszystko tutaj możemy gdzieś ustawić, tutaj będzie. Nie wiem, aha, to jest na ten, dobra, czyli to jest kroplówka chyba jakaś taka. Dobra, i wózek wstawimy tutaj na początku gdzieś, Dobra, szpital mamy, słuchajcie, praktycznie gotowy. Dobra, ja też idę się położyć spać, bo jest już, słuchajcie, masakrycznie ciemno. Musimy zrobić drzwi, lampy na pewno gdzieś były, z tego co ja pamiętam. Jeżeli nie, no to będziemy musieli je ogarnąć. No i słuchajcie, wyruszymy w tą podróż, żeby znaleźć tego doktora jakiegoś zwariowanego. Mniej więcej wiem, gdzie on może się znajdować, bo tutaj rozmawiałem z ludźmi i mi mówili. Ale idziemy najpierw spać, słuchajcie, i wszystkiego dowiemy się rano. Słuchajcie, wyspaliśmy się już elegancko. Ronaldo tutaj ze mną mieszka, elegancko siedzi tam. Dobra, idziemy do Belli. Bella! Co tam? O, już jesteś, dobra. Masz te lampy? Weź zobacz, czy ty masz lampy. Już patrzę, mówię ci. Mam rentgen, ten defibrillator. Nie masz lamp. Dobra, czyli nie mamy lamp, To będziemy musieli ogarnąć. Dobra, chodź zobaczcie, jak wygląda ten szpital i wyruszymy od razu w podróż. Tylko że nie mamy łódki, ale dobra, zaraz zrobimy jakąś łódkę, weźmiemy gdzieś drewno, ogarniemy. Dobra, tak wygląda nasz szpital. Na razie jest trochę biedny, ale ogólnie jak ogarniemy te szyby wszystkie tutaj i tak dalej, to będzie, myślę, że całkiem ładnie. Ogólnie jest fajnie, jest spoczko. W środku też jest ładnie wykończony, jak widzieliście. Tutaj mamy wózek do jeżdżenia, mamy takie i takie rzeczy, różne dziwne tutaj w te łóżka. Mamy też tutaj do anatomii, jak doktor któryś zapomni, gdzie jest oko albo gdzie jest żebro, to może sobie sprawdzić i tak dalej. Dobra, czyli tak wszystko tutaj wygląda, a my, Bella, musimy zrobić sobie łódkę. Nie mamy tylko drewna. Ty miałeś drewno? Czekaj, ja chyba oddałem temu gościowi tutaj. Dobra, więc idę wziąć to drewno, zrobimy łódkę, no i popłyniemy, słuchajcie, właśnie w poszukiwaniu tego doktora. Jest tutaj drzewo, dobra, przerobimy je na deski. Dobra, i teraz przydałby mi się crafting, którego tutaj nie mam. Nie ma tu? Oh my god, dobra, idę do domku szybko jeszcze. To ja też sobie dobra, lecę do domku po crafting. I wezmę jedzenie na podróż. O, weź jedzenie, na pewno się przyda. Dobra, crafting, to ja zrobię nam dwie łódki. Ja też wezmę drzewo. Dobra, zrobię nam dwie łódki. Dużo drzewa. Dobra, okej, mamy dwie łódeczki, lecimy, słuchajcie. Dobra, ja jestem gotowy. Ja też. Dobra, to chodź, Bella. Idę. Lecimy. I ja wiem, że mniej więcej musimy płynąć na taką wyspę, która jest tam naprzeciwko. Właśnie ci ludzie, którzy przypłynęli z tamtego, nie wiem, skądś tam, to oni mówili właśnie, że mijali tam gdzieś taką wyspę, gdzie widzieli właśnie laboratorium jakieś podobne do takiego, gdzie mógłby być jakiś doktor, więc musimy to sprawdzić. Dobra, Bella, tutaj kładę nam te łódki. Jedną tobie. Ale fajna. Jedną dla mnie, okej, dobra, wsiadam. Wsiadaj też? Dobra, i płyniemy. Tam jest ta wyspa, słuchaj, jakaś. Dobra, pójdźmy zobaczyć tą wyspę tutaj. Ale ekstra! Tylko uważaj, Bella, żeby nigdzie nie przyładować tą łódką. Wiem, właśnie. Ale płynie się fajnie. Wow! Czekaj, dobra, czekaj. Okej, prawie już jest... Wow, jak tu ładnie w ogóle. Muszę się nauczyć pływać. Dobra, czekaj, zahamujmy tutaj. O, jak będę mogła zebrać. Dobra. Zaparkuj ładnie tylko. Shift. Okej, elegancko. Patrz, tylko to jest ładna wyspa w ogóle, to jest jakaś laguna, widzisz? Jeziorko tak jest dookoła. Ekstra. Wow, jaki piękny teren, słuchajcie, w ogóle. Mega epicko to wygląda. Wow, tu jest jakaś kopalnia. To jest miś? Niedźwiedź za tobą! Ej, niedźwiedź! Oh my god, Bella, uciekaj, on cię atakuje! Ja go nie widziałam takiego nigdy. Za tobą drugi z góry schodzi. O, nie, czekaj, bo on nas chcą zaatakować, idzie. Ale go nie bij. Musimy, bo on nas atakuje. Uciekaj! Ej, wiecie, tak, pomóż! Ja mam mieczyk jeszcze! Pomóż, Bella! A masz! Jezu, niedźwiedź! O! Co tam wypadło? Pokaż! Mięsko! Mięsko i coś jeszcze tutaj jakaś. Brown fur, czyli jego futro! A gdzie on? A tam jest drugi, dobra, ale tu uważaj, idźmy tak, żeby nas tutaj oni nie zobaczyli. O co tu chodzi? Ty, bo ja tu znalazłem kopalnię jakoś w ogóle, wow! Ja ich nie widziałam nigdy. Ja też nie, no bo to są jakieś nowe stwory, tutaj jesteśmy na innej wyspie w ogóle, fajnie. Tu jest mega jaskinia jakaś w ogóle, Bella, ale dobra, my się tym nie będziemy zajmować dzisiaj, wydobądźmy tylko trochę tego żelaza, bo on nam się przyda. Dobra, okej, idźmy dalej, tylko uważajmy na te niedźwiedzie tutaj, bo widocznie tutaj występują niedźwiedzie, idźmy dalej. Ej, dobra, tam coś widać, Bella. Widać jakąś budowlę tam. A no? No dobra, idziemy tam. Podpłyniemy tutaj. To tu jest... Drugi tutaj jest! Gdzie? Uważaj! Koło wody! Tutaj! Tutaj, tam. To zostaw go, nie ruszaj go. Dobra, zostaw go. Kaczki. Patrz, Bella, tu jest jakieś laboratorium, faktycznie. Znaleźliśmy je, wow, jak to wygląda w ogóle. Dobra, ciekawe czy ktoś tam jest, czekaj, ja zerknę. Ej, nikogo tu nie ma chyba. A ja też tu mogę iść? Dobra, nikogo nie widać, dobra, wejdźmy tu, wciśnijmy ten przycisk, ja spróbuję wejść. Trzymaj. Nic się mi nie stało, dobra, chodź też. Ja też? Dobra. Co to są jakieś wyliczenia? Wow, tutaj jakieś, faktycznie jakieś wyliczenia. Ej, tu musi mieszkać jakieś 2 + 2 równa się fish. Tu musi mieszkać jakiś doktor widocznie, patrzcie. A tu jest takie coś? A tu jest jakaś klatka, Bella, weź tam wejdź, zobacz. Pokaż, czekaj, zobaczę co tu jest. Dobra, Bella, będziesz tam zamknięta na razie. Co? No bo ja się ciebie boję, zaraz będzie... No zaraz będzie noc, a musimy poczekać aż ten doktor się tutaj zjawi jakiś. To nie bądź No Bella, musisz tutaj zostać niestety. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy tutaj laboratorium. Będziemy musieli poczekać na doktora. Bella musi zostać w klatce, bo ona zamienia się w niedobrego zombiaka. Więc musimy tego doktorka, słuchajcie, tutaj odnaleźć. Mam nadzieję, że on tu przyjdzie. Zobaczymy, kto to w ogóle będzie. Jeżeli chcecie go zobaczyć, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Fajnie, jeżeli będzie bardzo, bardzo dużo łapek do góry, to szybciej kolejny odcineczek się pojawi. Zobaczycie, kto jest tym doktorem, słuchajcie. I czy Bella wyzdrowieje w kolejnym odcinku. Tego się dowiemy. Także trzymajcie ciepło, my was pozdrawiamy. Widzimy się jutro w kolejnym filmie o 16. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!